Leć, szukaj. Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie w ten piękny, ładny, jesienny dzień. Przed nami zaraz święto dziadów, będziemy straszyć, będziemy się dobrze bawić. No i co? Przede wszystkim zobaczmy, co w trawie piszczy, bo na ostatnim Big Game'ie tyle się działo, co możecie sobie sami obczaić na Tom Swidek. Przedostatni film, co tam się wyprawiało, to sami dobrze wiecie. A teraz, no może tak, nie zdążyliśmy pogadać o przejęciu, już można powiedzieć oficjalnie, że Microsoft przejął, kupił za 68,7 miliardów dolarów Activision Blizzard, tak więc takie marki jak Call of Duty, czy Diablo, czy całe ich portfolio trafi za jakiś czas do Game Passa. Za jakiś czas do Game Passa Phil Spencer wspomniał, że już zaczyna drążyć ten temat, ale jeszcze w tym roku nie spodziewajcie się produkcji chociażby Call of Duty Modern Warfare 3 w Game Passie, czy chociażby Diablo. No, tego jeszcze w Game Passie nie zobaczymy, więc pewnie w następnym roku możecie się szykować na to, że te produkcje już zadebiutują w pakiecie Ultimate zapewne. No chyba, że coś będą zmieniać z planami tymi wydawniczymi, no to zobaczymy, co będzie w trawie piszczało. Tak więc oficjalnie Microsoft kupił, zobaczymy, jak to się przełoży na, słuchajcie, branżę grową. Sony ponoć, plotki mówią, że ma wykupić jakiegoś giganta. Mówi się chociażby też o Take-Two, chociaż mam małe wątpliwości, bo Take-Two to jest duża firma, no ale jak ma kupić jakiegoś giganta, no to zobaczymy, wtedy byłoby dosyć ciekawie. Zobaczymy. Tak więc Phil Spencer też zapowiedział, że spokojnie Sony ma umowę na 10 lat na kolejne Call of Duty, ale Sony już ostatnią część, jaką będzie promował, to jest Modern Warfare trójeczka. Później po prostu te gry przez 10 lat kolejne będą wychodzić, będą się pojawiać w katalogu PlayStation, ale już nie będą tak promowane, taki marketing już po prostu, czy jakieś inne reklamy nie będą. Ale zobaczymy, tak? No to wszystko może się zmienić pod tym względem. Ale to są fakty. Tak więc Microsoft wita, słuchajcie, Activision Blizzard, Diablo, Call of Duty, Spyro, Crash i inne gry, no, w bibliotece już zielonych. Tak więc okej. Gadaliśmy o tym, wałkowaliśmy te tematy, dużo się działo, jak widzieliście, dużo informacji też wyciekło, chociażby zapowiedź konsoli hybrydowej przez Microsoft. Wszystko zobaczymy z perspektywy 2 lat. No, Sony Slima wyda pod koniec roku, spodziewają się grubych świąt bożonarodzeniowych, tak więc zobaczymy, czy wersja Slim pomoże w jakimś aspekcie przy sprzedaży. Zobaczymy wszystko, więc no, ja nastawiam się na wersję Slim, ale wersję Digital i oddzielnie dokupienie napędu, bo chyba odwrotnie nie będę miał takiej możliwości, żeby po prostu z wersji z napędem zrobić sobie wersję Digital, no bo jednak ten fragment plastiku może będzie, może nie będzie do kupienia, tego jeszcze nie wiemy. A wchodząc bezpośrednio w Digitala, później wersję z napędem, śmiało będziemy mogli się przełączać. No właśnie, słuchajcie, doczepiany napęd Blu-ray 4K przez Sony, który będzie można kupić oddzielnie do wersji Slim, ma mieć wymóg połączenia z internetem. To jest dobre, bo mnie to już wcześniej ciekawiło, czy po prostu Sony zrobi jakieś zabezpieczenia antypirackie, żebyśmy po prostu, no pewnie byłaby możliwość przerobienia takiego napędu, czy po prostu wstawienia czegoś innego i po prostu bazowanie na tym. No więc napęd będzie weryfikowany razem z konsolą przy połączeniu z internetem. Tu zakładam, że to będzie tylko przy pierwszym razie, czyli wyjmujemy napęd, podłączamy, jest weryfikacja przez internet i śmiało możemy się bawić i więcej już tego nie będzie potrzebne, no bo to troszkę się też, jak widzowie, gracze zauważyli, mija się z celem wersji optycznych. No ale dobrze, zgadza się, na to trzeba mieć uwagę, o tym trzeba mówić, żeby po prostu gorzej dla nas nie było. Ale dobra, jest, pamiętajmy, że Xbox
Już Xbox Series X, no SK, no to wiadomo, też wymaga przy pierwszym uruchomieniu, wyjęciu konsoli z pudła, połączenia z internetem. Tak więc też w teorii mija się cel, jeżeli mamy Xbox Series X i mamy wersję optyczne, wersję z napędem, ale no dla mnie to zbytnio wielkiego problemu nie ma, ze względu na to, że możemy sobie podłączyć taki napęd jednorazowo, czy uruchomić taką gierkę, czy uruchomić Xboxa jednorazowo. Dla mnie to nie stanowi żadnych przeszkód, aby później nie było to powielane i żebym nie musiał co jakiś czas, bo to już jest wtedy kłopotliwe. A tak przy pierwszym razie będzie dla mnie ok. Jakoś z piratami muszą walczyć na niestety niekorzyść tych, co nie piracą i o tym nawet nie myślą, chociaż w dzisiejszych czasach nie wiem, czy można sobie piracić obecne generacje. Nie interesowałem się w tym, na piractwie stanąłem za czasów PlayStation 2. No i słuchajcie, warto też wspomnieć, że Eldorado pod względem cen w Brazylii czy w Argentynie zmieniają się gdzieś. Activision Blizzard podwyższył ceny na swoje produkcje o 10 baksów. No dla nich to pewnie jest duża różnica, ale jest to zastosowanie wzięte pod tym względem, że duża liczba użytkowników, graczy z innych krajów kupują tam na potęgę, żeby po prostu zaoszczędzić. Zamiast Alan Wake'a 2 kupić za 2,5 stówy, mogą go wyhaczyć na takim koncie za 130 zł. Tak więc widzicie, problem pod tym względem jest, dlatego firmy z tym będą walczyć, a no wiadomo, wiadomo jak jest. No ale to taki niuans, więc ci co kupują na takich kontach, na takich rynkach, no to mają to pewnie teraz na uwadze, że te ceny troszkę są wyższe. Wiadomo, każdy by chciał, żeby te ceny były niższe. Każdy. No i dobra, słuchajcie, tak więc co? PlayStation 5 Pro prawdopodobnie jednak pod koniec roku 2024 roku. Zobaczymy, w tym roku dostaniemy wersję Steam, w następnym roku na gwiazdkę dostaniemy wersję Pro. Oj, będzie się działo, będzie kochani się działo, bo jeszcze portal ma zadebiutować, czyli przenośny handheld tablet od PlayStation 5, dzięki któremu będziemy mogli sobie przerzucić obraz i grać w handheldzie po prostu. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czekam na to urządzenie, bo z miłą chęcią, czy to piętro niżej, czy już przed snem, odpalę sobie takiego portala i będę mógł grać i się bawić. Czy to chociażby w Mortal Kombat robić sezon, przechodzić, czy chociażby dalej grać w Spidermana, co jest fajne. Do tej pory korzystam ze Switcha, przerzucam sobie gierki przed snem i ogrywam gry z Nintendo Switch. W tym momencie Super Mario Wonder, który jest naprawdę bardzo fajną, dobrą produkcją i chyba ci co tworzyli tą grę, byli ostro po kwasie. A dlaczego, to zobaczcie nasze pierwsze wrażenia odnośnie tej gry na Maniac Gaming, jak z Maćkiem grywamy w Mario. Zaraz ma to gdzieś, pewnie zaraz, za niebawem zadebiutuje ten film. Dobra kochani, no i co, w najbliższym czasie planuję już 4 spotkać się z Maćkiem, nakręcić FIFA, no i zrobić jakiś retro dzionek, więc jeszcze dokładnie nie wiem, nie mam jeszcze zamysłu, ale usiądę sobie na spokojnie i pomyślę, co mógłbym tam fajnego, czym się mógłbym fajnym się pobawić. Dobra, no i co, niebawem też zadebiutuje 5-godzinny materiał odnośnie fabuły Mortal Kombat z Bartoszem z Poznania. Ogrywaliśmy, jak dobrze wiecie, Mortala, przeszliśmy całą fabułę, więc ta fabuła zadebiutuje na Maniac Gaming, ale tutaj cierpliwości pomalutku, jest to montowane, no bo jednak materiał 5-godzinny, nie dość, że się będzie długo renderował, no to jeszcze trochę to czasu wymaga, a między innymi, słuchajcie, inne gry jak Cyberpunk widzieliście, no chociażby Starfielda też recenzja, aż recenzja można powinna nazwać tą recenzją, bo niektórzy z MG Team już przeszli tą produkcję, tak więc będziecie mogli zobaczyć w pełni ten show przez Maćka
przedstawiony na łamach Mania Gaming. No i co? Tym akcentem chyba wszystko powiedziałem, tak więc z najważniejszych rzeczy zbytnio teraz się nic nie dzieje. Chociaż dobrze, bo jest co grać. Spider-Man 2, Mistrzostwo Świata. Niektórzy płaczą ze względu na to, że czas gry 15-20 godzin. Ja pod tym względem ubolewać nie będę, bo już na bok odstawiłem chociażby Assassina. A tak w tym momencie ogrywam 3 produkcje, jak nie 4. Spider-Mana. Codziennie sobie tak tam pyknę misję albo dwie przy renderowaniu filmów. Napierdzielam równo w Mortal Kombat, bo za 9 dni kończy mi się sezon, więc chcę przejść całą inwazję, odblokować wszystkie stroje. No i jeszcze Halloweenowy Fatality wjechał, dosyć kontrowersyjny ze względu na to, że można go kupić za prawdziwą flotę, kasę, prawda? Więc no, niektórych to może zniesmaczyć, mi się też to zbytnio nie podoba, ale nie trzeba wydawać kasy prawdziwej. Można przeznaczyć kasę, którą zdobywamy co 10 level naszej postaci, wbija się nam ta memona i też ją przeznaczę po prostu, no bo na co mam przeznaczyć tą kasę, którą zdobędę w grze. Tam są parę, kilkanaście walut, o których wspominaliśmy przy recenzji Mortal Kombat 1 na Maniac Gaming. Przy okazji wieczorami gram w Super Mario Wonder, tak więc no tych produkcji jest dużo. Anna, this way. Tak więc tych produkcji jest dużo. No i jeszcze sobie ogrywam najnowszą Forzę. Też materiał zadebiutuje na EMG jako pierwsze wrażenia. No, byłem troszkę taki zmieszany odnośnie Forzy, ale czym dalej w las, czym kolejna trasa, tym gra mi się podoba. Niestety poprzednie Forzy nie przeskoczyło, ale gram z uśmiechem na twarzy. No, są niuanse, o których porozmawiamy przy pierwszych wrażeniach na MG. Tak więc pozdrawiam, trzymajcie się, byki, piszcie w komentarzach, co obecnie ogrywacie, co sądzicie odnośnie tych wszystkich newsów obecnych, na co czekacie. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć byki. Takie. Dobry wariat. Dobra, idziemy.